Hej, z tej strony Ewelina Rynkowicz. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj opowiem Wam o czymś, o czym chcieliście już usłyszeć bardzo dawno temu, bo niejednokrotnie poruszałam ten temat i Wy niejednokrotnie o to pytaliście. Kiedyś odsuwałam ten temat ze względu na konsekwencje, później jakoś mi się nie chciało już o tym wszystkim myśleć, ale uważam, że jest to ważny temat i warto o tym mówić. Chciałabym dzisiaj pomówić o polskiej szkole i dlaczego dzieje się tam według mnie źle. Wiadomo, że chciałabym rzucić konkretnym przykładem, ale już, nie będę taka. Znajdźcie dobroć Pani. Nie chciałabym kończyć tematu na tym, że kiedyś miałam swoje zdanie i każdy miał to w dupie, bo to jest już logiczne i czas przestać się tym bronić. Za każdym razem osoby, które miały coś do powiedzenia, musiały chodzić do jakiegoś dyrektora, pedagoga i tak dalej, żeby ich uciszyć. No bo oczywiście nie można było z nimi normalnie porozmawiać na ten temat, na który one chciały się wypowiedzieć, tylko od razu musiały iść do dyrektora lub do pedagoga. W tym... Mówiłam Wam kiedyś, że jak byłam małym gówniakiem, to obcięłam sobie włosy na krótko, żeby lepiej mi było grać w piłkę, żeby po prostu było mi wygodniej. No i ku mojemu zdziwieniu nie spodobało się to wielu nauczycielom i zaczęli mnie wyzywać. I serio, tak, wyzywać. To nie było jakieś takie, wiecie, coś tam, krótkie włosy, tylko serio, zaczęło się jakieś takie głupie wyzywanie. Nie wiem, jak w tym wszystkim miało odnaleźć się dziecko, które miało 12 lat, no ale według nich chyba to była taka po prostu luźna sytuacja, że tutaj sobie powyzywamy, siemanko, wracamy do domu, normalne życie. Pamiętam nawet taki pewien moment, kiedy taki gościu... nauczyciel mówił do mnie Jasiu. Nie wiem, to było takie dziwne, po prostu dla niego to było takie logiczne, ale jak ja miałam 11 lat, to jakoś niekoniecznie mnie to bawiło. W ogóle, jak teraz mam 18, to też niekoniecznie mnie to bawi. Wiecie, zaczynają się takie 5-6 klasy podstawówki, to zaczynają się jakieś tam związki, pierwsze chodzenie i posiadanie chłopaka tylko po to, żeby go mieć. Było takie kółko, na które chodziło dużo osób, ja na to kółko nie chodziłam już później i ludzie z tego kółka pisali mi potem, że ta nauczycielka powiedziała, że no Ewelinę w związku dajmy mu Maciek, Ewelina z Maćkiem i kto w tym związku jest chłopakiem. Ja uważam, że to było poniżej pasa i jak jakkolwiek nieśmiesznie miało to zabrzmieć, ze względu na tą moją fryzurę, to było strasznie żałosne i nie wyobrażam sobie powiedzieć tak komukolwiek. No ale inny poziom humoru, Ewelina, nie rozumiesz go chyba. Nie wiem, ale chyba dostatecznie mnie to zabolało, żeby powiedzieć mamie, a ona potem poszła do dyrektora i o tym wszystkim mu opowiedziała, co i jak i jakoś sprawa powoli się zaczęła rozwiązywać. Aż do czasu, kiedy mieliśmy jechać na wycieczkę taką, wiecie, końcową w podstawówce i wszyscy się pytali o tą wycieczkę, a nauczycielka potem powiedziała, nie będzie tej wycieczki, zapytajcie Eweliny, wina leży u Eweliny, to przez Ewelinę. Mała terrorystka! Miałam Wam o tym nie mówić, bo uważam, że to jest trochę robienie syfu teraz. Aczkolwiek, dlaczego mam się wstydzić za zachowanie czyjeś, nie moje? Ja nic wtedy złego nie robiłam, po prostu obcięłam sobie włosy, byłam małym gówniakiem, który grał sobie w piłkę, ale nikt nie miał prawa tak do mnie mówić i uważam, że to było strasznie żałosne i no nie powinno mieć w ogóle żadnego miejsca. Później zaczęło się gimnazjum, ale gimnazjum było dokładnie w tym samym budynku co podstawówka, więc możecie się domyślać, jak sprawy się toczyły dalej i ile się zmieniło w moim życiu. Dla mnie to są tak śmieszne i absurdalne sprawy, że jak o tym teraz myślę, to nie uwierzyłabym sobie chyba. Pamiętam, że była kiedyś taka sytuacja, nawet niedawno ją przypominałam sobie ze znajomą. Przez pewien czas nie było mnie w szkole, miał być dzień dziadka, na ten dzień dziadka miałam mówić jakiś tam wierszyk czy coś takiego, ale straciłam głos kilka dni przed i nie chodziłam po prostu do szkoły. Moja mama dzień przed tym przedstawieniem dzwoniła, że mnie nie będzie, znaczy chciała zadzwonić, ale nauczycielka nie odbierała, no to w sumie olała sprawę i to tyle. No i potem jak wróciłam po tym dniu dziadka, mnie nie było, to powiedziała mi, że dostaję uwagę za to, że mnie nie było, a ja mówię, że się nie zgadzam z tą uwagą i że po prostu nie wyobrażam sobie dostać uwagi za moją nieobecność, tym bardziej, że moja mama dzwoniła, ona nie odebrała, no to halo, czy jest wina? Ale nauczycielka powiedziała mi, że i tak mi wstawi tą uwagę, więc w sumie nie mam o co się pruć dalej, bo i tak mam tą uwagę, i tak mam. To stwierdziłam, że skoro ja tak często chodzę sobie do pedagoga, jak coś złego zrobię, to ja też pójdę. No i poszłam do pedagoga, pani no powiedziała, że tak, że mnie rozumie, gówno w dupie, porozmawia z panią. No i na drugi dzień przychodzę do szkoły i ta nauczycielka, która wpisała mi tę uwagę, ona mi powiedziała, że nie, Ewelina, to jest uwaga za niezrobienie gazetki. No tak, ale wczoraj to jeszcze była za coś innego. Wiecie, żeby dobrze wyjść z opresji, wstawiło się za coś innego. Nie zrobiła się na gazetki, kuźwa, jest skreślona. Pani pedagog mi potem powiedziała, że muszę przeprosić tą panią, że za moje zachowanie, że ona na pewno chce dla mnie dobrze tą uwagą i ona na pewno nie miała nic złego na myśli. Tylko, że jak potem z nią rozmawiałam, z tą nauczycielką, która mi wpisała tą uwagę, to mi powiedziała, że ona z takim poziomem nie będzie rozmawiać, że tak to sobie mogę u siebie w swoim środowisku mówić, jeśli to jest dozwolone. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale nic koniecznie miłego. Także wiecie, ja chcę dla ciebie dobrze, z takim poziomem nie będę rozmawiać, ty jesteś, masz za słaby poziom, żeby ze mną rozmawiać, wiesz, jeszcze mogła mi napluć na twarz, to wtedy byłoby świetnie, ona cię chce na czegoś nauczyć.
Ciekawe czego. Kolejną taką dosyć zabawną sytuacją było koniec trzeciej gimnazjum, kiedy nauczycielka spytała mi się wprost: Ewelina, jaką będziesz miała średnią? I ja mówię, że 4,5. A ona do mnie: a zachowanie? A ja mówię: bardzo dobre. I zgadnijcie co, moi kochani? Jak przyszłam już po odbiór świadectwa, to miałam 4,5, ale zachowanie już dobre, bo za bardzo dobre zdostawało się do nagrody, co nie? No jak można mi dać nagrodę? Książkę! Ja chciałam tą książkę, oni mi ją zabrali. Kolejną kuriozalną sytuacją, która wystąpiła w tym świecie gimnazjalnym, oczywiście byłoby ich dużo więcej, ale nie będę o nich wszystkich mówić, bo nie taki jest cel tego filmiku, po prostu na koniec chcę coś jeszcze powiedzieć. Kolejna sytuacja była jakaś tam wigilia klasowa, nie wiem, cokolwiek. Pamiętam, że przygotowaliśmy jakieś rzeczy, żeby jakoś tam spędzić czas na tej wychowawczej i przychodzi do nas nauczycielka i mówi, że ktoś jej się wbił na Facebooka. I czy to nie jesteśmy my, bo jej laptop był tam, gdzie my to robiliśmy. A że my jesteśmy dziećmi XXI wieku, no to robiliśmy bardzo dużo zdjęć i pokazuję, mówię, tutaj nie ma tego laptopa. Na co ona? Pewnie to zdjęcie jest przerobione. A ja mówię, tak, FBI mi przerobiło. Wiecie, to brzmi jak jakiś absurd i ciężko mi jest w to uwierzyć, jak teraz sobie sama o tym opowiadam, ale takie sytuacje naprawdę miały miejsce i nieraz mnie to bolało, bo wtedy, wiecie, można teraz się pośmiać z tego, ale pamiętam, że niejednokrotnie jak wracałam tam w podstawówce, w gimnazjum też raczej miałam w to wyrąbane, ale w podstawówce jak wracałam, to płakałam, bo bolały mnie te sytuacje, jak mi tam cisnęli, a w gimnazjum to już raczej po prostu dawałam sobie radę i starałam się tym nie przejmować. I rzeczywiście teraz po prostu chcę mi się śmiać z tych sytuacji, ale wtedy, nie powiem, niejednokrotnie mnie to bardzo irytowało, wkurzało i martwiło czasami. Zawsze byliście ciekawi, jak reagowali nauczyciele na moje filmy. Zatem. W pierwszej klasie gimnazjum zaczęłam nagrywać na YouTube'a. I oczywiście to wzbudziło ogromną sensację. Nie dziwię się, dla mnie spoko, przecież można było się domyślić, że każdy o tym będzie wkrótce wiedział. Wiecie, ja też nie jestem taką osobą, która by to jakoś ukrywała i na pewno te linki latały po moim Facebooku i u znajomych i tak dalej. I to jest serio logiczne, nie mam w tym jakiegoś, nie wiem, błędu czy czegoś. Po prostu chciałam to zrobić, zrobiłam i tyle. I pamiętam taką pewną lekcję informatyki, kiedy sobie siedzę przy komputerze, odwracam się, a na komputerze z tyłu leci mój film i nauczyciel sobie ogląda z jakąś tam osobą z trzeciej klasy, która tam przyszła na chwilę. Ja byłam w pierwszej i oglądali ten filmik i na mnie coś tam gadali. To takie: halo, ja tu jestem! Halo, proszę pana, ja tu jestem! Oglądam ten film z panem, może razem obejrzymy. To proszę pana na kawę. Nie. Oglądajcie sobie te filmy, wszystko byłoby spoko, ale niekiedy jestem za wami, bo to jest niekulturalne moim zdaniem i ja jako 13-letnie dziecko potrafiłam to zrozumieć, a wy, ludzie, którzy moglibyście być moimi ojcami, raczej nie. I powiedzcie mi, kto w takich sytuacjach od kogo się uczy, bo ja uważam, że nauczyciel powinien być autorytetem, powinniśmy się od niego uczyć, powinien nam dawać jakieś wskazówki w życiu. Jeśli zobaczyli moje filmy, mogli powiedzieć: ej, Ewelina, to jest spoko, bo to robisz to, to i to, a to nie jest fajne, bo to i to, i to, i tamto. Pamiętam, siedziałam kiedyś na pewnej lekcji, przyszła po mnie dyrektor, pani dyrektor, wicedyrektor, pedagog, nie wiem, ktokolwiek, ktoś po mnie przyszedł i mówi do mnie: czy ty nagrywasz na YouTube'a? No tak, to ja. No, widzieliśmy twoje filmy, ten mi się nie podoba, musisz go usunąć, bo tutaj mu powiedziałaś to i to. I ten też usuń, bo tu mi się nie podoba. A ja mówię: nie. A ona do mnie: dlaczego? Czemu ty nie chcesz usunąć tych filmów? A ja mówię: bo się narobiłam. A ona mówi, że mam usunąć te filmy i koniec, kropka, bo to źle w ogóle świadczy o mnie ten filmik i ja muszę go usunąć. Kuźwa, nie wiadomo co chodzi, ale usuń ten filmik. Pamiętam, że w ogóle w pierwszej gimnazjum toczyli jakieś tam debaty, czy mnie wyrzucić ze szkoły, czy nie, bo kiedyś nagrałam taki filmik. Nie wiem, mówiłam tam chyba jakieś takie typowe teksty nauczycieli, coś w tym stylu, bo wtedy to było prośmieszne i wszyscy się na tym wybijali. Ja też sobie nagrywałam i chcieli mnie wyrzucić ze szkoły chyba za to, bo pamiętam, że takie osoby z trzeciej klasy mi mówiły, że tam pani im powiedziała, że usuniemy ją z tej szkoły, bo ona tutaj nagrywa takie filmiki i tak nie można robić i co ona sobie wyobraża. Nie udało się, bo jednak skończyłam tą szkołę. A szkoda, mogli mnie wyrzucić, byłabym w innej szkole. Teraz bym przynajmniej problemów psychicznych nie miała. W ogóle już pomijam takie sytuacje, że nauczycielka wchodziła do nas na lekcję i mówiła, że czuje się jak w burdelu. I nie przez to, że na przykład tam było brudno, tylko że przez to, że ktoś, wiecie, jakoś tam rozrabiał czy coś takiego i ona rzeczy czuje jak w burdelu. I nasunęłoby się pytanie, jak jest w burdelu, bo my mamy po 13 lat, proszę pani, i trochę ciężko by było. Słuchajcie, ja mam teraz 18 lat i jak o tym wszystkim myślę, to nadal niepokoi mnie ta sytuacja, że w polskich szkołach, naprawdę w większości polskich szkół, dzieje się coś złego. Panuje jakiś nepotyzm, nauczyciele uważają się za nie wiadomo kogo, bo są od ciebie wyżej. I dla mnie to było zawsze dziwne, że nikt nie traktował nas na równi. Wiadomo, jest się gówniakami, ale myślę, że nauczyciel powinien dawać taki autorytet. Bo serio, wspominałoby mi się teraz dużo lepiej fajne czasy w gimnazjum, kiedy coś odwalaliśmy i nauczyciele nas o to opieprzali, aniżeli to, że mam wam opowiadać o tym, jak bardzo w mojej szkole było źle. I co jest śmieszne, ostatnio rozmawiałam z osobami, które tam są w tej gimnazjum jeszcze i mówiły, że one nie mogą wytrzymać psychicznie. Także nic i nikt z mojego rocznika sobie nie ubzdurał, po prostu każdy, kto tam idzie, kończy źle. Ja po prostu, jak tak sobie myślę, to nie mogę dopuścić do siebie tego, że ktoś był w stanie mówić tak złe rzeczy do 11-letniego dziecka, a potem, jeśli już miałeś te 15 lat i coś tam mówiłeś, to cię wyzywali, mówili, że masz przeprosić, bo ty źle tam mówisz.
Uważano, że nauczyciel to jest autorytet, tylko szkoda, że nie pokazywali tego swoim zachowaniem i swoją osobą reprezentowali moim zdaniem jakiś poziom żenady i właśnie. Aż żal mi to komentować teraz, jak mam 18 lat i już czuję taką dorosłość w sobie troszkę. Takiego wyrastającego gówniaka. Nie, ja sobie nie wyobrażam i jestem pełna podziwu moich rodziców, że oni tak wszystko za spokojem to przyjmowali, bo ja najprawdopodobniej, jeśli moje dziecko by mi coś takiego powiedziało, to skończyłoby się to inaczej. No, także myślę, że zakończyłam ten temat, już nie będę nigdy powracać do tej szkoły, nie będę już o tym nigdy raczej mówić na kanale, po prostu teraz już wszystko wiecie, już wszystko powiedziałam, mam świadomość, że ten film będzie długi, no ale chcieliście naprawdę o tym usłyszeć, także wszystko powiedziałam, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, po prostu przestrzegam, jeśli wam coś dolega w szkole, jeśli wam się źle do niej chodzi, to powiedzcie o tym rodzicom, niekoniecznie pedagogowi szkolnemu, bo jeśli jest dobry, to oczywiście, ale jeśli jest taki, nie chcę być w porozumieniu z wami, tylko chcę, żeby dla wszystkich było dobrze, a wiadomo, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. To po prostu powiedzcie o tym rodzicom i myślę, że rodzice najlepiej to załatwią tą sprawę. Nie ma co kryć tego w sobie, bo serio można się nabawić jakichś problemów, czy tam psychicznych, czy po prostu można mieć złe samopoczucie, a myślę, że do szkoły powinno się chodzić z uśmiechem i mimo tej nauki powinna panować tam całkiem spoko atmosfera, a jak nie, to chociaż taka neutralna i nie powinniście się bać tam chodzić ani ludzi, ani nauczycieli, ani ludzi uczących się tam, ani nauczycieli, ani obsługi tym bardziej, bo myślę, że to powinny być takie osoby, które wykonują swoją pracę i to tyle. Ja aktualnie chodzę sobie do liceum, jestem szczęśliwą osobą, serio, tutaj nie ma takich sytuacji, nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło i jestem naprawdę wdzięczna Bogu, że skończyło się to piekło, serio. Dzięki wszystkim wam za uwagę, Ewelina Rynkowicz. Napiszcie o swoich sytuacjach w szkole, bo myślę, że nie jedna osoba z was miała już chore sytuacje w swojej szkole, czy to przez jakieś nagrywanie filmów właśnie do internetu, co ja się nie dziwię, na przykład jak inni youtuberzy nagrywali, że muszą skończyć z kanałem, na przykład Unboxal albo coś takiego, bo po prostu w większości sytuacji szkolnych oni po prostu nie potrafią tego zrozumieć. No cóż, jeszcze raz, napiszcie swoje sytuacje, jakie tam mieliście w szkole, czy może jakieś dobre po prostu sytuacje, może do was do szkoły się chodziło spoko. No i to tyle, dzięki wam wszystkim za uwagę. Ewelina Rynkowicz, trzymajcie się jej piąteczka. 3.